Księca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny tworzy się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan zmartwychwstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan zmartwychwstał. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kończymy dzisiaj oktawę Wielkanocy. Trwamy w nauce apostołów, którzy spotkali zmartwychwstałego. Sięgamy do słów, jakie zapisał święty Piotr, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, nadziei, która zawieść nie może. Możliwość uczestnictwa we mszy świętej jest wzorem miłosierdzia, okazywaniem którego Pan Bóg się nie męczy. W tym tygodniu, tygodniu miłosierdzia, pozwólmy ponieść się wyobraźni miłosierdzia, jak mówił święty Jan Paweł II, i czyńmy je wobec bliźnich. Dzisiaj na ołtarzu mamy relikwię świętej siostry Faustyny, która miała tą wizję od Chrystusa miłosiernego, który przyszedł do niej i prosił ją, by najpierw malowała obraz Boży w swoim sercu, później zaniosła go przez uczynki, dobre uczynki, uczynki miłosierdzia Boga, Jego miłość innym ludziom. Na koniec mszy świętej, z racji święta Bożego miłosierdzia, odmówimy wspólnie koronkę do Bożego miłosierdzia i zawierzymy siebie, nasze rodziny i parafię miłosierdziu Bożemu. Msza święta jest w intencji świętej pamięci Benedykta i Haliny Łoś. Uznajmy naszą grzeszność przed Panem i prośmy o miłosierdzie, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Arona głosi
Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem, a uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Dydymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego:
widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Obchodzona dziś druga niedziela wielkanocna została ustanowiona dla całego Kościoła przez świętego Jana Pawła II w roku 2000. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Święto dzisiejsze ma służyć uwielbieniu Bożego Miłosierdzia i ponownemu zanurzeniu się w jej bezgranicznej miłości Boga, z jaką wciąż wychodzi w naszą stronę na spotkanie z nami. Boże Miłosierdzie objawiło się najpełniej we wcieleniu Syna Bożego, w Jego solidaryzowaniu się z naszym ludzkim życiem, we wszystkim oprócz grzechu. Szczytem Bożego Miłosierdzia, które objawiło swoją pełnię, są męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa. Bowiem z tej paschalnej ofiary wypłynęły zdroje Bożego Miłosierdzia, które rozlewają się obficie w Kościele dla każdego człowieka. W dzisiejszej Ewangelii ponownie objawione jest nieskończone miłosierdzie właśnie w tym zjawieniu się Chrystusa zmartwychwstałego i przekazaniu pokoju, który wysłużył nam On, nasz Zbawiciel, oraz przekazał wspaniały owoc swojej Paschy, a mianowicie źródło, w którym będzie nam nieustannie przebaczał, a jest nim sakrament pojednania. Ewangelista pisze, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Miłosierdzie jest miłością, która kocha nieustannie i wciąż wychodzi w stronę człowieka, aby przebaczać, napełniać pokojem i nowym życiem. Chrystus zmartwychwstały przecież żyje pośród nas, we wspólnocie Kościoła, wychodzi naprzeciw gromadzącym się na modlitwę i przeżywanie sakramentów, objawiając się nam w doświadczeniu wiary, pragnie nas napełnić pokojem, przebaczając nam grzechy. Rozradowani nieskończonym Bożym miłosierdziem, pozwólmy, by nas szukał zmartwychwstały Jezus, by nas zapraszał do dotknięcia Go w doświadczeniu wiary i sakramentach. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Miłosiernemu Bogu, który kocha nas mimo naszych grzechów, powiedzmy o naszych potrzebach i troskach. Módlmy się za święty Kościół Boży, aby był dla wątpiących znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rozpaczonych i zawiedzionych, aby stąpił na nich pokój naszego Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi zmaterializowanych, aby poprzez zasłonę dóbr doczesnych dostrzegli obecność Chrystusa we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby odnaleźli w sobie działanie Ducha Świętego, którego otrzymali w sakramencie bierzmowania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących i za wszystkich zmarłych na COVID-19, by znaleźli ukojenie w Chrystusie, naszym Zbawicielu i Odkupicielu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby parafianie oraz przyjaciele naszej rodziny parafialnej, którzy wiernie wspierają nasz Kościół, doświadczali nieustannej opieki i błogosławieństwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Benedykta i Halinę Łoś, za których odprawiana jest obecna msza święta. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych księży i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii, za zmarłych naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Niech dobry, litościwy Bóg obdarzy ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy potrafili wierzyć, nie oglądając, i umacniali ludzi w chwiejnej wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry i miłosierny Boże, przedstawiamy Ci nasze prośby, bo ufamy, że nas nie zawiedziesz i przyjdziesz nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nasze plany i nadzieje, co śniwe czy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawiedzie nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece swojej duszę moją miej. Ufność w Boże miłosierdzie zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Jezu, ufam Tobie,
tysięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznawanie wiary i chrzest święty, osiągnęli wieczne szczęście przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego,
udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Jadwigą, świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą, napełnij jego pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Okaż mi, Boże,
miłosierdzie swoje, według litości serca Jezusowego, usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niewyczerpana i choć nędza w mojej duszy jest ogromna tak jak morze, okaż mi miłosierdzie Boże. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje, według litości serca Jezusowego, usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Wiekuisty Trójco dobry Boże, litość Twoja jest niepoliczona, a więc ufam tak niezbicie miłosierdzia Twego morze, okaż mi miłosierdzie Boże. Okaż mi Boże miłosierdzie swoje, według litości serca Jezusowego, usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie, rozsławiona jest po świecie całym. Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie, okaż mi miłosierdzie, Panie. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje, według litości serca Jezusowego, usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje, według litości serca Jezusowego, usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy swoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławione owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzki złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któreśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Na chwileczkę proszę usiąść. Z ogłoszeń to, tak jak wspominaliśmy, mamy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Odmówimy teraz wspólnie przed Najświętszym Sakramentem koronkę i zawierzymy siebie Bożemu Miłosierdziu. O godzinie 3:00 jest godzina Bożego Miłosierdzia, dlatego w miarę możliwości zatrzymajmy się na chwilę i raz jeszcze oddajmy się Bożemu Miłosierdziu, siebie, cały świat, wszystkich, którzy potrzebują modlitwy. Bo o tej godzinie, jak wiemy, Chrystus umarł na krzyżu, a po Jego śmierci z Jego przebitego serca wypłynęła krew i woda. I takiego Chrystusa z otwartym sercem, zmartwychwstałego, widziała siostra Faustyna w swojej wizji. Dlatego ta godzina 3:00, godzina Bożego Miłosierdzia, jest takim wielkim darem łaski dla nas i świata całego. Podziękowania. Szczególnie dziękujemy, specjalne podziękowania dla Emilii Denard za zorganizowanie kiermaszu świątecznego, który miał miejsce 27-28 marca. Także za własnoręczne wykonanie przepięknych pisanek jajek, które przekazała na rzecz kiermaszu. Dziękujemy również dla Eli Grohal, Michelle Yamakantis oraz Jane Bodzioch za pomoc w sprzedaży tych przepięknych rzeczy, podarunków. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie donacje, które zostały przekazane przez naszych parafian. I za te donacje podczas kiermaszu i za wszystkie donacje podczas świąt wielkanocnych. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali kościół przez sprzątanie i dekoracje. Przepiękne kwiaty, przepiękne dekoracje ciemnicy, grobu pańskiego, ołtarza na Wielkanoc. To jest dzieło wielu osób, tym wszystkim, którzy się przyczynili, którzy brali udział aktywny w tych przygotowaniach. Serdeczny Bóg zapłać. I serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii Triduum Paschalnego. Przepiękny dar od Kościoła 3 dni jednej liturgii, zaczynającej się w czwartek, kończącej się w sobotę, niedzielą i później Zmartwychwstaniem Pańskim, Wigilią Paschalną w sobotę rozpoczynamy świętowanie. I to świętowanie, jak wiemy, trwa przez 40 dni do Wniebowstąpienia Pańskiego, a później kolejne 10 dni do zesłania Ducha Świętego na apostołów. Ten Duch Święty żyje w nas, żyje obecny wśród nas i został nam posłany przez Boga, przez Chrystusa. On ożywia Kościół i On sprawia, że jesteśmy świadkami zmartwychwstania przez to, że mamy wzmocnioną naszą własną wiarę, wierzymy, już nie tak jak Tomasz, który był niedowiarkiem, ale jesteśmy umocnieni
tą wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego, dzięki Jego własnym słowom skierowanym do nas, słowami pokoju, słowami skierowanym do siostry Faustyny, byśmy zawierzyli, byśmy zawsze powtarzali w sercu: Jezu, ufam Tobie. I taką wiarą żyli na co dzień, wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego. Proszę, powstańmy. W sumie nie będzie błogosławieństwa teraz, będzie wystawienie Świętego Sakramentu, więc zaczynamy naszą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Kroka do Bożego miłosierdzia, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki.
dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Akt do ofiarowania się miłosierdziu Bożemu, najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby Twych łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń.
by żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie przez spełnianie uczynków miłosierdzia, tak co do duszy, jak i co do ciała, zwłaszcza nawracać grzeszników, pocieszać i wspomagać ubogich, strapionych i chorych. Ty zaś strzeż mnie jako swej własności i chwały, ponieważ obawiam się wszystkiego od mojej słabości, ale równocześnie spodziewam się wszystkiego od Twojego miłosierdzia. Niech cała ludzkość pozna niezgłębioną przepaść Twojego miłosierdzia, zaufa Mu i wychwala je na wieki wieków. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, święty Janie Pawle II, błogosławione Michale Sopoćko, dajmy wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Dałeś im chleb z nieba, alleluja. Wszelką rozkosz mający w sobie, alleluja. Modlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otarzać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w najświętszym sakramencie ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony Święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych.
będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała takiemu. Chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Jezu, ufam Tobie, Jezu.